Ludzie z gruntu są zabawni, ot na przykład ciocia Gienia za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Gieniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Sąd załączył cztery fotki do notatki o jej wieku. Na tych zdjęciach obok ciotki stoi wódz Azteków. Czyli że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Jeszcze koleżanki młodsze sąd zaprosił na rozprawę. Jeśli ciotka na nią dotrze, to odzyska Wawel. Tak oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Wiek kobiety się przedawnia, sąd wysoki przecież wie to. Niech Temida nie ujawnia, sama jest kobietą. Mimo to znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Buntu, jako zęby anakondy, ciotka Gienia wstanie z gruntu i pogryzie sądy. Za to, że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd.